jak patrzę na ten transparent tutaj, to muszę powiedzieć jedną rzecz, że polska wieś umiera, ale też umierają i polskie pszczoły. Mówimy o tym już od dawna, że problem jest z pszczołami w Polsce, że problem jest z miodem w Polsce, bo do Polski napływało i napływa coraz więcej miodu. Dzisiaj nasz kraj wspiera pszczelarstwo w Wietnamie, bo do Polski przyjechał miód z Wietnamu, przyjechał miód z Argentyny. My już nie mówimy o miodach ukraińskich tylko, ale mówimy o miodach, które przyjeżdżają do nas z zupełnie innych części świata. Nie wiemy, co to są za miody. Nie wiemy, jaki jest składnik, jakie są składniki w tych miodach. Nie wiemy, jakie są leki w tych miodach i tak dalej. I to przybywa na polski rynek. My to kupujemy. Znaczy nie my, bo my pszczelarze tego nie kupujemy. Ale my ostrzegamy wszystkich i mówimy wszystkim, że miód, który kosztuje 20 zł na targowisku, na bazarze, w sklepie, to nie jest miód. To nie jest miód. To jest jakiś słodzik, który po prostu przypomina swoim wyglądem miód. Miody polskie zawsze miały, miody produkowane przez polskich pszczelarzy, zawsze miały dobrą markę i mają ją po dzień dzisiejszy. My pszczelarze nie, no może się ktoś znajdzie taki, który chce się dorobić i gdzieś tam coś próbuje takiego zrobić jak to, co tutaj oglądamy. Ale pszczelarze dbają o swoje pasieki, dbają o produkt, który później wydają na rynek. Proszę Państwa, żeby taki słoik miodu, prawdziwego miodu, kosztował 20 zł, to policzcie teraz, 80% podrożał cukier. Podrożały leki, podrożało wszystko wokół nas, paliwo i tak dalej. No więc my też nie sprzedajemy tego po takich cenach. My dzisiaj za słoik miodu wielokwiatowego, ja nie mówię o kilogramie, ja tu będę posługiwał się takim słoikiem 0,9. To trzeba dać co najmniej 45-50 zł. Co najmniej. I to jest cena, o której my dzisiaj mówimy. Jeżeli nie będziemy wspierać polskiego pszczelarstwa, jeżeli nie będziemy wspierać polskich pszczół, to za niedługo tych pszczół nie będzie. Nie wspiera nas Ministerstwo Rolnictwa, nie wspiera nas państwo, bo został opracowany, zatwierdzony przez Unię Europejską strategiczny projekt rozwoju rolnictwa na datę 2023-2027. Okazuje się, że Ministerstwo Rolnictwa przespało ten czas. Ten projekt dopiero wchodzi teraz, ale on jeszcze nie został uchwalony w Polsce. Sejm go jeszcze nie przyjął, nie był uchwalony. My prowadzimy w tej chwili 3 interwencje, jeśli chodzi o wsparcie pszczelarstwa. I proszę sobie wyobrazić, że nagle z tych interwencji pszczelarskich zostali usunięci pszczelarze, drobni pszczelarze, na których się opiera polskie pszczelarstwo, bo nie mają numerów sprzedaży bezpośredniej, nie mają numerów rolniczego handlu detalicznego. Na nasze interwencje w Ministerstwie Rolnictwa i na moją interwencję osobiście, gdzie powiedziałem to głównemu lekarzowi kraju o takiej sytuacji, to usłyszałem, że to jest nasz problem. No chwileczkę, to jest problem nie nasz, bo to można zmienić przepisem. Do tej pory był taki przepis, że pszczelarze mogli uczestniczyć w tych wszystkich projektach. Zakup leku to jest refundacja w wysokości 90%. W naszym stowarzyszeniu 30% pszczelarzy zostało wykluczony właśnie dlatego, przez ten zapis. Nie mogą kupić leków. 90% prawie pszczelarzy zostało wykluczonych z takiego prostego powodu, że nie mają tego numeru RHD czy sprzedaży bezpośredniej, nie mogą kupić jednej matki, nie mogą kupić jednego odkładu pszczelego. W tą stronę poszły te nowe zmiany, jeśli chodzi o plan strategiczny rozwoju pszczelarstwa. Myśmy to oprotestowali. Było to oprotestowane również na Parlamentarnym Zespole do spraw Pszczelarstwa. Nie ma w tej chwili w ministerstwie nikogo, kto by się nad tym chciał pochylić. A to wszystko zmierza ku temu, żeby zniszczyć małe organizacje pszczelarskie, żeby zniszczyć małych pszczelarzy i żeby zniszczyć pszczelarstwo w Polsce. No bo to jedno za drugim przyciągnie i to jedno powoduje upadek drugiego. Także my jesteśmy tutaj dziś po to, żeby pokazać i powiedzieć, ludzie, kupujcie miód od polskich pszczelarzy. On jest drogi, ale to jest na pewno miód dobry.
bo myśmy zawsze mieli w Polsce dobry miód i ten miód dalej mamy. Proszę Państwa, muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. O tym plakacie, który tutaj był i raz jeszcze do niego wracam. Dlaczego polskie pszczoły umierają? Dajcie ten plakat. Bo rozwija się rolnictwo. My staramy się za tym rozwojem rolnictwa również iść. Ale nie jesteśmy w stanie przełamać niektórych rzeczy, które powinno zrobić Ministerstwo Rolnictwa. My jesteśmy za tym, żeby rolnicy mieli możliwość siania poplonów, roślin miododajnych i żeby do tego były normalne dotacje. Bo jeżeli rolnicy sieją poplony, sieją je w lipcu, to one są już nieprzydatne naszym pszczołom. Bo nasze pszczoły w sierpniu już muszą przygotowywać się do zimowli. One muszą już być gotowe do tego, żeby przeżyć zimę. A one potrzebują białka do życia wtedy właśnie, kiedy go nie ma, kiedy go na polach nie ma. Więc jak rozpoznać ten miód? Tu niech pan powie też, jak rozpoznać normalny miód. Proszę Państwa, to jest miód od naszego pszczelarza. A to jest kupiony w sklepie, nie wiadomo miód skąd. Miód musi być skrystalizowany. On musi być ładnie skrystalizowany. Ładnie skrystalizowany. On nie może mieć jakichś takich rzeczy typu tu skrystalizowany, tam nie skrystalizowany i tak dalej. Ta krystalizacja musi być taka. Jeżeli na przykład na miodzie zobaczycie taką białą piankę tutaj, to nie myślcie, że to jest pleśń. To jest miód, który był bezpośrednio nalany do tego słoika, bezpośrednio zaraz po wybraniu jego. Niepodgrzany, nie poddany żadnym innym procesom.